przejdziemy teraz prościutko do kolejnego segmentu, czyli Is it woke? Anti-woke grifterzy mają spreadsheet Google'a, w którym są gry wymienione, które są woke. I nie warto w nie grać. Więc mamy grę i musimy zgadnąć, czy jest woke, czy nie. I teraz się zastanawiam. Stronghold Crusader HD. To jest twierdza krzyżowiec, prawda? Remaster. Okej, okay. Extreme. Ale uchachany gostek. Z którego jest roku? Musimy zobaczyć. 2012. Okej, okay. Mam taką opinię, że będzie pewnie dużo gier, które można by trochę zaliczyć do woke, ale przez to, że twórca listy ma do nich sentyment, nie będzie woke. Twierdza Krzyżowiec nie będzie tą grą, która ma elementy, które oni by uznali pewnie za woke. Nie grałem w Twierdzę Krzyżowiec, ale jakby trudno mi wymyślić coś, co mogliby uznać za woke. Jest Baba z Dzidą, a to jest Baba z Dzidą, wiesz, z 2012. Wtedy Baba z Dzidą nie była woke. Teraz ta sama Baba z Dzidą byłaby woke, ale wtedy nie była jak coś, okej? Okay? Więc ja myślę, że nie jest woke. Not woke! Contains no woke content! Let's go! Another. Academy of Magic, the Great Dark Wizard's Curse. Co to jest? Okej, to jest jakieś połącz trzy giera. Czekaj, co to za postać? No nie wiem. Trochę woke. Zobaczmy trailer. Okej. Okay. Łączysz trzy. Czekaj, bo to są dialogi. Welcome to the magical world, Dennis. Oj, wiesz co, ktoś może... Boję się, że może się pojawić kobieta i mieć dialog z kobietą. I to jest trochę woke, w mojej opinii. Okej, ale grasz z tym Denisem i ten Denis ma... Ale ma ciuszki! Ale ma garniturek! Nie, bohater nie jest kobietą. Czy jest kobietą? Ten stream jest zbyt woke imo. Rewa, dziękuję. No jakby dyskusji. Może nie binarny. Okej, okay, no. Myślę, że nie woke. Myślę, że Tolkien by pochwalił. Nie woke. Not woke! Let's go! Dobrze. Breathless Winds, LGBT... No ciekawe. A closeted trans woman finds herself split between four possible paths. Returning to sailing, becoming a healer. Okej, okay, jest to w ogóle wyspiarski klimat jakiś tutaj się wydaje być. To jest zdecydowanie woke. Woke. Contains overtly pro-LGBTQ plus messaging. Features multiple LGBTQ characters, including the player character who is trans. Features a story about transgenderism. So woke. Okej, okay, ale wynik 3. Dobrze leci. Dobrze nam idzie. Shadow Tactics Icos Choice. Zobaczmy. Tak dobrze jest na woke liście, jeszcze ktoś by się pomylił dokładnie. O! Okej, okay. Oczekiwany samodzielny dodatek do nagradzanej składanki strategicznej Shadow Tactics wsadzony w Japonii okresu Edo, w którym kierujesz znakomitą, Kunoichi Aiko jej zabójczymi przyjaciółmi polującym duchy jej przeszłości. Jest tak, oczekiwany samodzielny dodatek, nie? Czyli ludzie mieli ogromne już tam jakieś wymagania i jest protagonistka. Może być woke. Zobaczmy, czy są dialogi między postaciami. Jeśli są dialogi między postaciami... It has been some time since last we met. Perhaps you do not remember it all. Tales of the samurai Mugen and his companions protecting the shogun's peace. Do not worry. I will tell you all you must know and leave the rest to shadows. Let us start with introductions. I am Aiko, adept Kunoichi of the Sakura. Okay. Santana approached me. He wanted my help and I joined him gladly. Na razie nie wygląda na zbyt woke.
ale wiadomo, jakby jak już masz protagonistkę, to już jesteś, wiesz, na cienkim lodzie, bo ta protagonistka może pogadać z kimś, z jakąkolwiek inną postacią, o jakikolwiek temat zahaczony politycznie i koniec. A conspiracy was threatening our shogun, its leader only known as Kage-sama. Soon our group numbered 5 in total, counting myself. Ciężkie. Mogę zobaczyć na przykład recenzję? Git majonez. Okej. Okay. Tutaj jest cena trochę. Fajne rozszerzenie. Przyjemnie, prawda? Okej, okay, ludzie są raczej zadowoleni. BDJ kupę 10 zł. Na tej liście znajdowały się swój gry, więc nie pokazuj wszystkich od razu na streamie. Okej, okay, BDJ kupę. Dziękuję, to jest w sumie dobry tip. Masz rację. Okej, okay, raczej... Dobra, nie ma nic też w komentarzach, ale no, boję się, coś znajdziemy tam takiego, że... Kamo, dziękuję. Stali parable z New Oak, okej. Dobra, wiecie co, nie przyciągając, uważam, że jest nie woke. Zacznijmy. Jest! Not woke. Krypta w woke or not woke. Woke. Archicor, dziękuję za suba. Nice, dobrze. Call of Duty Modern Warfare 2. Fuck. Woke. Myślę, że woke. Na pewno woke. Bo w multiplayerze jest bardzo dużo różnych postaci, które można kupić. I pewnie któraś z nich jest zbyt woke dla nich. Tak, naklejki są. Są woke naklejki. No właśnie, 2022. Yes, it's woke. Woke contains overtly pro-LGBTQ images, multiple pride flag calling cards and emblems. Massacre. Ale dobrze nam idzie. Wargame Red Dragon. Nie znam. Już patrzę. Czekajcie, muszę tak zrobić teraz, bo jak nie znam gry, to wolę... A! Okej, okay. Strategia taktyczna... Dobra, to wygląda na nie woke. Jest wojna. Wojna jest... New reference in RTS at its best. The Wargame series returns to duty larger, richer and more spectacular than ever before. Large scale conflict where Western forces clash against the communist bloc. Czy jak grasz komunistami, to jest woke? To jest moje pytanie. Myślę, że nie będzie woke. Cześć Bazgram, witam cię serdecznie. Komuchy są woke. Tak, ale z jednej strony możesz grać komuchami, a z drugiej strony możesz grać przeciwko komuchom, ok? Więc to się jakby wyrównuje, nie? Czy nie? Dobrze mówię? Czy źle mówię? Mieliśmy kurde, no musimy się umówić na kaszowanie. I'm so sorry, man. Napisz do mnie i ja wtedy nie będę mógł tego zignorować, wtedy się umówimy na kaszowanie. To jest jedyne rozwiązanie, że się ze mną skontaktować, to be honest. Zapomnę, jestem zjebany. Kitki Pauli, zdrówka. Trzymaj się tam. Dobra, Wargame nie będzie woke. 2014 za wcześnie, żeby było woke. No, not woke. Oh! Ja znam tą grę. Okej. Gordon Freeman ma 28 lat i nie gada z żadną kobietą ani mężczyzną. Walcz przeciwko systemowi. Nie, on walczy przeciwko kosmitom. To jest jedynka, nie dwójka. Dwójka. Nie, dwójka też nie byłaby woke, ale blisko. Dwójka byłaby bardziej. Dwójka Half-Life'a jest bardziej woke od jedynki, powiedziałem to. Stare gry nie mogą być woke, dobrze mówi Krejtek. Half-Life nie jest woke. Jest, nie jest woke, let's go. The play is the thing. Okej. Okay. Brzmi podejrzanie, więc znowu pozwólcie, że się... A main quest in The Witcher 3?
A comedic play? Okej, okay, jest na Steamie coś, okej. Okay. Oh my god. Is a 215,000 word interactive fantasy novel by Joe Graham and Amy Griswold. Entirely text-based. O, będzie woke w chuj. To będzie woke w chuj. Play as male, female, or non-binary. Woke. 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 Przyjemnie. This is woke. Lesbo Sigma 10 zł. Wczoraj obroniło mi licencjat na 5+. Czy mogę poprosić o i lesbijki as a treat? Pocałunek kobieta i... tak, za agresive, the play is the thing, tam podobno są lesbiki. Gratuluję i bardzo dziękuję za donate. Dobra, the play is the thing is woke. Contains overtly pro-LGBTQ messaging, multiple LGBTQ player character options, including non-binary, gay, bisexual, aromantic, or asexual. Ale woke, lewokizm. Sakura Game. O, boję się, Sakura Gamer brzmi śmiesznie, zobaczmy. Sakura Gamer on Steam. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no, no. This is to nie jest woke. Is she 18? What the fuck is this? This is anime jakieś. Jakieś anime gaming. Nie, nie wiem. Okej. Okay. Niemiecki pisze, jak jest Sakura, coś tam nazwie, to jest Nazi for Work. Okej, okay. Jest taka... To jest visual novelka jakaś. I postacie mają wielkie cyce. I... Her childhood friend Clover introduces her to the seductive Suki. O, są lesbijki! Woke! No. Okej, woke! Boże. Contains overtly pro-LGBTQ messaging, features lesbian characters and romance. The player character is a lesbian, features female to female homoeroticism. Oh my god. Lesbijki gaming. LSBIANS Lesbian Pride. Lesbian Pride. No i ciekawe, czy będzie demonetyzacja na YouTubie znowu za słowo lesbijka. Miałem tak na jednym zapisie. Rising Angels Reborn. Znowu brzmi podejrzanie. Zobaczmy. Visual novel. To jest taka visual novelka, gdzie jest potencjał na geja. Nie? Talk to Kika, talk to Zuri, talk to Commander. Okej. Okay. No, jest potencjał na geja. Jest potencjał na geja. Jest gay potencjał. Myślę, że będzie, no... Tak nagość? Oh my god! Mogę spojrzeć wcześniej. Okej. Okay. Zacznijmy opinię. Fabuła postępująca jak w Battlestar Galactica, ciężar wyborów jak w Mass Effect. Świetna, trzymająca w napięciu fabuła z wieloma zwrotami akcji. Lubialni bohaterowie, wszystko bardzo łatwo i lekko się czyta. Nie! Nie! Wycisz to, tam... Jeszcze ktoś powie, nie wiem, coś seksualnego. Trailer się odpalił. Podejmowane wybory w wielu przypadkach naprawdę całkowicie zmienia obieg wydarzeń, na przykład gay. Czyli ciężar, gdy wpływają tylko na fabułę sumienie głównej bohaterki i jej otoczenia. Okej, okay, jest bohaterka. Jest protagonistka. To jest już ciężkie. Podoba się giera generalnie. Nie wiem, co tu jest napisane. Domyślam się, co tu jest napisane, ale... Lubialni bohaterowie? Woke. Okej, okay, to jest ciężkie. Czekajcie, muszę się jeszcze zastanowić. Muszę jeszcze popatrzeć na te screeny, wiecie? Muszę obejrzeć trailer.
się przytulają jakieś dwie postacie, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy to... A nawet przyjacielskie przytulanie jest trochę woke. To jest dbanie o swoje emocje. It's very bad for you. Odpal nam muzykę. Chcecie usłyszeć muzykę? Dobra. Muzyka z trailera. Czy to jest woke muzyka? Po prostu też warto zauważyć, że to jest 2013. Czy Crazy Woke jest woke? Ciężko powiedzieć. 2013. Więc... Okej. Okay. Sprawdziłem tagi. Ej, czy sprawdzanie tagów to nie jest trochę oszustwo? Nie wiem, czy powinienem to robić. Tak czy jak sprawdziłem właśnie tagi, jest tam LGBTQ. Woke. Somewhat woke. Somewhat woke. Contains subtly pro LGBTQ messaging, homosexual romance option. Okej, okay, czyli znowu lesbijki. Nawet opis na Steamie to oszukiwanie? Nie uważam, że opis na Steamie to oszukiwanie. Tiny Tina's Wonderlands. To jest ten spin-off Borderlandsów, prawda? Tam będą geje jakieś. Tam jest gejowane pewnie. Yes, woke. Contains overtly pro-LGBTQ messaging, pronoun selection. Male and female body types are replaced by the phrases this one and that one respectively. Ooh, bardzo woke. Very woke. Ej, czy jak jest... O, to też trzeba zapamiętać. Jak jest kreator postaci, to jest woke. Tutaj macie... link do gier, jak ktoś pytał. Dobra, następny. Dragon Ball Xenoverse. Kurde. Chyba nie. Znaczy, I mean... Ale nie jest. Ja słabo znam Dragon Balla, ale nie ma chyba w Dragon Ballu postaci, które ktoś by uznał za woke. Bo już bym o tym usłyszał pewnie. Ktoś już by się obraził. Peggy 12. Więc myślę, że nie będzie woke. O, ale można postać stworzyć. O, kurde. Ty. Jak można postać stworzyć, to jest potencjał na woke. Kreator własnej postaci sam woke as fuck, mówi spermodynamit. Nie chciałem tego powiedzieć. Okej, Dragon Ball Xenoverse, character creation. Zobaczmy. Musimy zrobić badanie. Earthling. Male. O, jest male i female, czyli to nie jest woke. Jak male i female, to nie jest woke, jeśli tak jest napisane. Jakby był type 1, type 2, to już wtedy woke jak coś. Males have more health, but lower movement speed. Females have higher movement speed, but lower health. To jest na Wikipedii można przeczytać tak generalnie, to jest prawda. This is not woke. Zobaczmy. Właśnie, bo to może być, w sumie to może być woke, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale mężczyzna jest wolniejszy. Trochę woke. Height, okej, okay, body type. Po prostu model się poszerza, that's crazy. Ej, kurde, jakiś szczegółowy ten kreator, zajebiste. No to chyba nagiera jakaś, ty. Oh my god. Kurwa, nie wiem. Mężczyzna jest powolniejszy, bo pośpiech poniża. Czy można wybrać le pronoun? Me pronoun? Woke left. Nie da się chyba wybrać zaimków, więc... Czekaj, jest voice.
Można wybrać voice. Zobaczmy, czy jest. Czy można dać voice, femme voice dla male postaci? Zobaczmy. O! Zobaczmy. No. Nie wiem, czy to jest damski głos, czy to jest japoński dubbing. O, this is woke. Właśnie, bo kobieta dubbingowała Goku. O tym mówię, że nie wiem, czy to jest... Dragon Ball jest... Dragon Ball jest woke. Tak, właśnie Dragon Ball mają takie głosy wysokie często, dlatego no to brzmi tak, no taki wysoki głos po prostu. O! Kurwa, nie wiem. A, ciężkie, cholera. Możemy Strika stracić tutaj. Boję się trochę. A zobaczmy, czy inne są kobiece głosy. O, czy dobra, możemy na pewno sprawdzić, czy męski ma bardziej kobiecy typ postaci. Zobaczmy. Chill. Okej. Okay. Zielone typki są kanonicznie niebinarne. W sensie to co Piccolo? To jest niebinarny gostek, tak? Czekaj, można wybrać. Czekaj. Faktycznie. To jest ten. Genderless. On jaja składa. That's so cool. Woke. Nie wiem, słuchajcie. Boję się wybrać, ale chyba nie woke. Jednak nie woke. Not woke! Yes. Yes. 12 wynik, słuchajcie, lecimy. Woke. Contains overtly pro-LGBTQ messaging. The player character is non-binary. Uses they, them pronouns. Aż bardzo pętało. Woke. Tropico 5. Lubię Tropico serię. Kiedy wyszło Tropico 5? 2014. Kurde. Ej, to jest skomplikowane. To jest bardzo skomplikowane. Puszczę wam trailer. Jeśli nie znacie serii. Tropicans, today we celebrate a majestic, regal, and grandiose moment of our proud history. Every citizen is on the streets, celebrating, not revolting. 20 years of Tropico. With 6 entries of grandeur in the series, we have come a long way. And not even foreign propaganda was able to snuff out our eternal flame. Hell yeah. We have invited a high-profile politician from a friendly great neighbor publisher. O, czy co to było? Regan? Tak, generalnie jesteś... jesteś dyktatorem na wyspie tropikalnej i... chyba nie będzie woke. Nie ogarnął tej satyry, myślę. Okej. Okay. Kurde. Ale mi ćwieka. Nie, to nie... Okej, okay, myślę, że to nie będzie woke z tego powodu, że... Okej, okay, to może być... Może... Może generalizuję? Ale myślę, że twórca tej listy kocha City Buildery i RTS-y. I te gry będą miały u niego jakby
czat mówisz, są geje? Nie. Można dawać woke prawa. No tak, ale... A są woke dekrety jak homozwiązki. Ale czy to, czy to jest... Czy jest to... Peggy 16. Czy mówią, że to jest dobre? Pozwalasz na to. Ale ciężkie. Dobra, damy, że nie jest woke. Chociaż może być somewhat woke. Roch mówi, że woke. Kurde. Może być komunizm w nasie woke. Kurde. Daj woke na moje życie, mówi spermodynamit. Czekajcie, muszę. I must lock in. Nie woke. Nie woke! Yes, yes, yes! Jestem w to bardzo dobry. Mage Kanadę, Futanari... woke. Oh god. Dream of Mirror Online. Worst MMO ever. Okay. Behold an anime themed land of wonders, friendship and skill shrouded in the mysteries of an ancient world yours to explore. Forge relationships and find new friends. Take up a job or soar through the majestic skies as you rediscover a social MMORPG beloved by many around the world. Mysterious Mirror. Ona nie była na gale jak coś, nie? Chyba nie. Nie była? Była? Czy nie była? Czekaj, co? Czekaj. Hold up. Nie, dobra, ma takie bardzo przylegające widzianko. Kinda woke, ale sexy była ta harpia, więc nie jest woke. Coming soon. Suba Games. Jaka smutna. Co to jest za kurwa... Nie, no nie woke. Chociaż może, pewnie, może być opcja Miss Senior Female Summer Fun DLC. Gear up for summer. Okej, okay, bo marriage system jest, nie? I zakładam, że można... Find your love and get married. Relationships are a part of the experience. Take on a disciple to train or find a rival to compete against. Okej, okay, brzmi jakby można było mieć homoseksualne związki. Na wtedy community jest woke, nie sama gra. No dobra, ale jeśli na przykład gra ma mechanikę, że pozwala ci twojej męskiej postaci wyjść za męską postać, to jest woke wtedy, nie? Male summer fun brzmi homoeretycznie do poolu. True. Po komentarzach. Ciężko. Okej, okay, Mail Summer Fun DLC, zobaczę. Przyjemnie, prawda? Czesej łapeno 10 zł. Ostatnio pierwszy raz w życiu obejrzałem walki zabawek. Kiedy wiesz, o co chodzi z Rochem, jest 10 razy śmieszniej. O mój Boże. Dziękuję za dyszkę. Fajnie. Bardzo, bardzo miło. Kurde. Ło? Co to? A, dobra, trailer. Chyba woke. Kurde, nie wiem. Nie wiem.
Obyć sobie Konfederaty, Barto. Są związki. To, że jest bardzo na związkach oparte, każe mi wierzyć, że możesz sobie z kim chcesz mieć związek. Dream of Your Online Wedding. Zobaczmy. Dream of Mirror Online Gay. Na YouTubie wpisałem. Okej. Just hanging out. Ta gra wygląda tak bardzo jak gra, która nie istnieje. Bardzo nagie są te panie w ogóle. Very naked. Myślę, że nie będzie woke. Dobra. Not woke. Homosexual marriage options. Mój streak. Dobra. Jeszcze raz. Do przegranej. South Park The Fractured Butthole. Woke. Overtly pro-LGBTQ messaging. Options for the player character to be other instead of male or female. If other is selected, the player will be told there is nothing wrong with being non-binary. Podoba mi się, jak są wkurwieni, że tak... Jak mogą? Czy kojarzycie wybór trudności w Stick of Truth? Jedna z najśmieszniejszych rzeczy na świecie. Muszę znaleźć. A to w tym, The Fractured Butthole. Don't worry, this doesn't affect combat, just every other aspect of your whole life. Oh my god. Classic. No, I woke. Bardzo woke. Okej. Okay. Catch the Stars Japan. Oj. Trochę się boję. Zobaczmy. Beautiful Minimalist Puzzle. O, najbardziej nie woke rzecz. Chyba, że nie wiem, twórca napisał w kredytach kocham Marcina albo coś, ale nie no, jakby this is not woke. No, not woke. Let's go. Don't take it personally, I just don't like you. Ma vibe gry woke, okej? Okay? Jakby ma vibe gry woke. Lo-fi anime dating sim to cry to. A love letter to cassette tapes, old computers and unrequited romance. Na 100% jest opcja romansu gay. Będzie woke. Yes. Woke. Pronoun selection, including an option for they, them. Multiple dialogue options, including an option to refer to NPCs in a non-binary way. Straszne. Choice of the cat. Okay. Wybór kota? What? Co to jest? Czekajcie, ładuje się. Ściąłem się. Text-based cat simulator, over 600,000 words. Top things over. It's a by boring. Sound effects. Droppable power. Show your new fan. Okay. Wow. Okay. Woke. Pewnie woke. Jest dużo słów.
z ilością słów zwiększa się potencjał na woke, więc myślę, że może być woke, że na przykład kot spotyka parę homoseksualną, a może kot jest woke? Kto wie? Tak, im więcej słów, tym więcej woke słów. Many such cases, może kot jest woke. Jakby, jak ma, to jest, wiecie, jakby jak z małpami piszącymi Szekspira losowo, 600 tysięcy słów, ktoś napisze coś woke. This is woke. Woke. Overtly pro-LGBTQ messaging. Choice of pronouns. The they them option is described as being for those who are not fans of gender constructs. Based. I woke. A little lily princess. O mój Boże. Może mogą być dwa różne typy gier. O, oczywiście, że jest to kurwa ten drugi. Ja pierdolę. Co się dzieje w Japonii? Dobra. Newly arrived at a boarding school in Victorian England, Sarah Crewe uses her love of books and storytelling to build new relationships. But what happens to a fairy tale princess when she loses everything? Okej, okay, to jest visual novel, gdzie jest jakaś szkoła. Jest to chyba tylko kobieca szkoła, więc wiemy, co się dzieje w tylko kobiecych szkołach. This is so fucking woke. Somewhat woke. Homosexual romance options. Yep. Yeah, go figure. Yeah. Mm-hmm. Ma sens. Ma sens. Ma sens. Dobra, dajcie mi chwilę. Okay. Another. Sugar Creek. Brzmi woke trochę. Brzmi trochę woke. Brzmi jak gra, którą ktoś stworzył po zagraniu w... okej. Okay. Story-based adventure game following Eddie, the high school goat, his closest friends as they try to find his missing stepsister before the week is over. High school? Woke. Woke. Overtly pro-LGBTQ messaging. Darby is non-binary and appears in the game trailer with the following words. Basically, my body on the outside and how I see myself on the inside don't match up. Valid. Metro... Metro Exodus? Byłem na evencie Metro Exodusa. Kurwa. Ruskie równa się nope. Dobra, ale to Dymitr pisał. Głuchowski. On jest woke. On jest trochę woke. On jest na tyle woke, że jest ścigany przez Rosję teraz. Ukraińskie studio robi Metro też właśnie. A Głuchowski jest Rosjaninem, to prawda, ale był bardzo antyputinowski, przez co później miał problemy. Woke, bo Metro to komunikacja publiczna. Sechi przewiduje. Nie spoilerujcie mi, czy gra jest woke, czy nie. To ja muszę zgadnąć. Chyba, że to jest twoja opinia, że według nich ta gra nie jest woke. Okej, okay. To może tak. Ale jak coś, to nie spoilerujcie mi. Książki nie były zbyt woke, ale nie wiem, jak ta gra konkretnie. Myślę, że nie. Nie woke. Myślę, że nie będzie woke. Chociaż jest tam dużo postaci, bo masz taki cały pociąg, którym jedziesz, robisz eksodus nim, więc mogą tam być jakieś woke postacie na tym pociągu. Jezu, nigdy w życiu nie powiedziałem woke tyle razy pod rząd. Mam dość. Woke train. Można było być komunistą. Tam są różne odłamy. Ale też nie wiem, czy tam komuniści są przedstawieni jako cokolwiek dobrego, w sensie, że to są jakieś bardzo inspirowane Sowietami odłamy. Przynajmniej tak pamiętam z tego, jak czytałem książki, ale było to bardzo dawno temu. Czy to jest moment, w którym się chwalę, że mam podpisaną przez
Łukowskiego książkę Metro 2033? Czy to jest moment, w którym... W którym chwalę się, że... przeprowadziłem z Dymitrem wywiad? Czy ja jestem woke? Nie wiem. Ale chyba nie jest woke. Nie jest woke! Not woke! Krypta FM jest woke. Jest woke. Snufkin, Melody of Moomin Valley. Czy muminki są woke? Kurczę. Dobra, ale tak bez żartów. Czy oni uznają muminki za woke? Woke, opisała lesbijka. Ale oni są głupi, oni tego nie wiedzą. Sabina Wim pisze, ta piękna gra jest w chuj woke. Bazgram pisze, kanonicznie są, ale nie wiem, czy tak uważają. Nie jeszcze uważają, że są woke? Zobaczmy, jak wygląda ta gra w ogóle. Nie słyszałem o niej. Jaka ładna. Oh my god! Jaka śliczna gra. O. Okej. Uważam, że nie jest woke. Myślę, że nie jest woke. Zawiedziesz się? Tak, a co ma być woke? Znaczy, oni by chcieli, żeby było woke pewnie, ale no co tu jest woke? Kto? Mała Mi jest woke? Ryjek jest woke? Mama Muminka jest woke? Czy tata Muminka jest woke? Mumin są gejami. Co ty gadasz? Muminek ma kobietę, uspokój się. Włóczyki jebie policję i wyrywa znaki. Okej, uważam, że nie jest łuk. Chyba, bo jakby można było stworzyć twoją postać, to mogły być zanik. O mój Boże, to jest Buka! Spierdalaj stąd Buka. Nienawidzę cię. Muminek i Włóczyki są kanonicznie gay-coded przez to. Oglądałam o tym ostatnio filmik Kazrow. Muszę obejrzeć w takim razie, ale nie wiem, czy to jest jakkolwiek zawarte tutaj. Chyba się całują. Do they kiss? Nie, myślę, że będzie nie woke. Not woke. Woke! Contains overtly pro-climate action and subtly anti-human... Subtly anti-human messaging features Włóczyki jest ekoterrorystą. Promotes opposing park development and deforestation by engaging in destructive illegal activity. No fucking way. O kurwa mać. Włóczyki jest ekoterrorystą! O, ja pierdolę! Czy Włóczyki wysyłał paczki? Myślicie? Wołkczyki! O kurwa, manifest Włóczykija! Fuck! Aaaa! No tak, Włóczyki jest anarchistą, totalnie, ale nie sądziłem, że to będzie aż tak overt. Kurwa. Subtly anti-human. To mnie najbardziej bawi. Boże.
O Boże. Zaraz wrócę, muszę iść do łazienki, ale jeszcze pogram w tę chwilę. W ogóle muszę ten... Nie wiem, czy Kasia teraz oglądasz, ale co powiesz na 22, jeśli chodzi o czas Alien Romulus. Dobra, zaraz wracam. Dobra. Jest. Gramy? Dobrze. Space Wreck. RPG. The biggest little RPG in the world. Post-apocalyptic retro space adventure with an extreme focus on role-playing and replayability. Inch wide, miles deep, intentionally short, yet surprisingly deep. Ta gra ma writing, a writing jest woke. Scenarzyści są woke generalnie, ponieważ mają idee i pomysły. Mikołaj, dziękuję. Myślałem o tym. Jest pewien jeden, który muszę zrobić. Obiecałem lata temu. Fajny Fallout vibe. Junk space. The remnants of ice trip. Way of another. Myślę, że woke. Jest dużo postaci. Ktoś jest na pewno woke. Woke. Yes! Non-binary character option uses body type instead of biological sex. Oj, woke. Baladins. Podróba Overwatcha? Nie, czekaj. Już patrzymy. Baladins badaboom. Inspired by tabletop roleplaying games. Uważam, historię związku zdaje na swój sposób. Woke. 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 Kobieta z krótkimi włosami. Woke. All characters are non-binary. All characters are non-binary and use they, them pronouns. Let's go. Są postacie, więc woke, to prawda. O kurwa, ale ciężko się losowało. Zaraz o tym pogadamy. Czekajcie, idę. Okej. Sekiro Shadows Die Twice. Nadal nie grałem. Więc... Nie mam pojęcia, jak wygląda tam fabuła. Ale zakładam, że będzie nie woke, bo FromSoft, gry FromSoftu raczej nie kojarzą mi się z woke. Chcesz opinię eksperta? O, Roch, dawaj, Roch. Tagging in Roch. Telefon do przyjaciela, lecimy, dawaj. Gry FromSoftu są woke w chuj, ale są woke w sposób, który oni nie ogarniają, że są woke, okej? Okay? Jakby oni nie ogarniają, że to jest jakby... To jest, wiesz, o tym procesie bycia matką... Roch pisze, nie woke, bo samurai Japan. To mnie przekonuje. To mnie przekonuje. Samurai Japan, więc nie woke. Wiesz co? Nie woke. No i się zgadza. Fair. Fair. Gabriel Knight w 3. Blood of the Sacred, Blood of the Damned. Uuu, ale kurwa tytuł. Szukam. Co to jest? O cholera. Co to jest? Co to jest? Play as both Gabriel Knight and Grace Nakimura as you learn more about what is hidden in the hills of France. Wow, jak to wygląda? O kurwa. To nie jest woke. To zdecydowanie nie jest woke. Ale wygląda wybitnie. Ona jest trochę woke. Ona jest troszkę woke, ale niewystarczająco woke. Myślę, że... Spiński, tak, dziękuję. Nienawidzę łęczycy, pozdrawiam cieplutko. Dziękuję. Nie woke. Somewhat woke. Subtly pro-LGBTQ messaging. The minor NPCs Lily Howard and Estelle Stiles are implied to be lesbians.
Masakrę. Lewukizm. O! Zlupowałem do Strongholda. Nie jest Bóg. Frostpunk. Kurde, nie grałem w Frostpunka jeszcze. Ale Frostpunk jest dość polityczny. W sensie możesz zarządzać. Mir, dziękuję. To prawda. W Krypcie FM jest transflaga. Dziękuję. Właśnie, climate change tam jest. A jak już wiemy, zmiany klimatyczne są woke. Gdzie transflaga w krypcie? Jest. Nie jest to dosłownie flaga. Są to kolory. Znajdziesz je w pokoju protagonisty gdzieś. Okej, okay, nie woke. O, nie woke! Okej, okay. Expeditions Rome, nie woke. Woke! Pro DEI message. Historically inaccurate female combatants. Bestia is also improbable. The Roman Republic was not known for freeing slaves, gladiators. Females did not fight... Ja pierdolę, to jest dokładnie napisane przez typ człowieka, który sobie wyobrażałem, że pisze takie rzeczy, nie? Actually. Niesamowite. Piękne. Jest cudowne. Dobra. Ostatnia. I później robimy test magazyn konsumenta. Backup and drive. Brzmi jak Goat Simulator trochę. Endless. Jak to fajnie wygląda. Endless driving game. There is time to explain. I just don't wanna. Fine. Go really fast. Grindy gameplay. Pink backflipping trucks on the fucking moon. Bong traffic. Bong the police. Oh. Bonk your cousin. Put eggplants on your favorite car. Okej, okay, są naklejki. Są naklejki, czy będzie gay flaga. Będzie woke. Patrz. Flagi. Billboards with pride, flags and prominently displayed. Widzicie? Ja kurwa. Easy. Zajebiście wygląda w ogóle. Dobra. Możemy jeszcze wrócić kiedyś do tej gry. Dobra zabawa.